Miłość sadomaso. Gwałt zbiorowy. Tajemnicze zabójstwo. Tylko lektor uszedł z życiem. Na antenie Radia Magma. Maria Rodziewiczówna Macierz. Sensacyjna powieść z 1902 roku. Czyta Janusz Andrzej Wieczorek. Podkład muzyczny Mariusz Iwko. Odcinek 13. Słyszał w kuchni ruch, suwanie sprzętów i powtarzał bezustannie w duchu: zabiłem, zabiłem, ot i koniec. Ile tak minęło czasu, nie wiedział. Wzdrygał się na płacz i kwilenie dziecka za ścianą, ale nie szedł, nie dowiadywał się, po co. Będzie tu zaraz pełno ludzi. Nareszcie zapukano do drzwi. Wstał i otworzył. Stała w nich w progu panna Teofila. Nie żyje, spytał głucho. Jeszcze dyszę, trzeba po doktora posłać i po księdza, odparła przez łzy. Stłumione stęknięcie, prawie jęk wydał z siebie, sięgnął po czapkę, poszedł do stajni, założył sam klacz do wózka i wyjechał za wrota. Doktor mieszkał w miasteczku o 5 wiorst. Kaur przebył tę przestrzeń kwadrans. Przez drogę zebrał zmysły. Lekarz dawno osiadły znał go doskonale. A co tam, panie Kaur, panna Teofila pewnie się przeziębiła, stróżując nad węgierkami w sadzie? Powitał go wesoło. Nie, panie doktorze, to ja sam, zdaje się, na śmierć ubiłem córkę, odparł głucho. Co pan mówisz, jaką córkę? Miałem jedną, 7 lat temu z domu uciekła, przekląłem, zakała mego życia. Myślałem, że przepadła, ludzie nawet już zapomnieli. Wczoraj wraca z dzieckiem, zapamiętałem się, uderzyłem, trafiłem w głowę, ot, upadła i dochodzi, powiadają, ja nie widziałem, ot, nieszczęście. Lekarz już się na wózek sadowił. Ruszyli, Kaur klacz popędzał. Biała była od szumu, zresztą się nie odzywał. Twarz miał zastygłą. Poruszał czasami bez głosu ustami. Mógł ją cios ogłuszyć. Młoda, może wytrzyma, pocieszał go lekarz. Młoda, 24 lata, skończyła na wniebowzięcie, zamruczał stary. Więcej pan nie miał dzieci? Tylko ta jedna i taka się udała. Zanadtośmy kochali, dogadzali, pieścili z nieboszką. Przystojna była, gładka, urodziwa, że nikt jej nie minął, żeby się nie obejrzał. Pycha nasza była, zazdrościli ludzie. O, co się stało, Bóg łaskaw, że matka tego nie dożyła. Na moją głowę spadła, a teraz? Wstrząsnął się, popatrzył ponuro na drogę. Zawrócili między osady szlacheckie. Ludzie już wiedzieli, bo spoglądano za nimi i szeptano. Na ganku spotkała ich panna Teofila. No i co? Spytał Kaur. Nie słuchał odpowiedzi, nie rozumiał, rzucił lejce parobkowi i wszedł za lekarzem. W pokoju panny Teofili na łóżku leżała Magda nieruchoma, nad nią stała stara Sobolska z gromnicą, a kilka jeszcze kobiet patrzyło ciekawie i frasobliwie. Rozstąpiły się przed doktorem. Ten, przechodząc bez ceremonii, gromnicę zmuchnął i rzekł ostro: proszę się usunąć, wszyscy obcy. I pochylił się nad leżącą. Kobiety wyniosły się prędko. Kaur stanął pod ścianą, bez tchu patrzył w twarz doktora. Lodu, ten krótko rozkazał. Stary wyszedł do kuchni, zawołał parobka. Duchem do dworu, masz rubla, lodu kubeł przynieś żywo. Gdy wrócił, doktor odchodził już od łóżka. Zabiłem? Spytał go ponuro. Jeszcze żyje, nie trzeba tracić nadziei, ale uderzenie było ciężkie, mu wstrząśnięty. Skrzywił się. Papieru i pióra proszę natychmiast do apteki, niech pan pośle. Przyniesiono mu żądane przedmioty, napisał. Potem rozejrzał się po izbie, spostrzegł dziecko. Leżało cichutko przy piecu, obudzone, cierpliwe, jakby czuło, że mu tutaj odzywać się nie wolno. Obejrzał je doktor. Tęgi chłopak, rzekł do panny Teofili. Pokiwała głową. Było mu lepiej nie rodzić się. Ona nie wytrzyma, prawda, panie doktorze? Ta, kto może wiedzieć. Organizm ma wyczerpany, ale młode siły cuda czynią. Jeśli przenocuje, będzie nadzieja. Gdzież ten lud? Niósł go sam Kaur. W tej chwili dziecko zapiszczało, zakwiliło żałośnie, jednocześnie jęknęła Magda.
i jęcza już ciągle, a jęk ten szedł w duszę Kaura, rozdzierał mu serce. Obłożono głowę chorej lodem, ucichła, poczęła dyszeć i drgać. Dzieciak płakał. Wynieście go stąd, rzekł doktor. Matka słyszy i to ją nęka. Głodny jest. Dajcie mu mleka grzanego, byle nie tłuste. Panna Teofila była przy chorej zajęta. Kaur się zawahał, wreszcie wziął dziecko z poduszką i wyniósł. W kuchni zawsze gotowa do usług czatowała Sobolska już grzała mleko. Zaraz ja robaczka nakarmię, ofiarowała się. A może państwo przy chorej zawadza, to go do siebie odniosę, sama mieszkam. Dziękuję, mruknął Kaur, tutaj będzie. Zaniósł dziecko do swojego pokoju i wróciwszy rzekł do panny Teofili. Niech siostra nakarmi małego, ja tutaj zostanę. Gdy Magda otworzyła oczy przytomnie, ujrzała naprzeciw siebie siedzącego pod ścianą ojca. Drzemał, wyczerpany długim czuwaniem. Ona poszukała oczami dziecka i poruszyła się niespokojnie. Stary się ocknął, wstał i zbliżył się do niej. – No jakże ci? – spytał z cicha. – Gdzie Janek? Zdrów, śpi, może co zjesz? – Jaśka mego mi dajcie. Kaur sam przyniósł dziecko. Weszła też panna Teofila uradowana, poczęła gawędzić. Widzisz, zdrów i cały, już tydzień mlekiem go karmię i służy mu. Już tydzień. Nic nie pamiętam, zaraz się zwlekę. Poleż jeszcze, toć w domu jesteś, nikt się nie wygania. Zostaniesz, wola boska, mruknął Kaur. Ludzie już wiedzą, stało się. Potem pogadamy. Dopiero trzeciego dnia potem wstała Magda, zrazu tak słaba, że tylko ścian się trzymając, przychodziła na zydel pod piecem i głosu ledwie wydobyć mogła z gardła, potem słabość co dzień ustępowała i wreszcie został na skroni szram czerwony, a na twarzy bladość. Ale już pracowała, wyręczała pannę Teofilę, ważyła strawę, czesała len, obierała śliwy w sadzie, piekła chleb, wieczorem przędła. Dawni znajomi już wszyscy ją odwiedzili, obejrzeli i znaleźli, że Magda do niepoznaki zmieniona. Milcząca się stała, dzika, nigdy nie wesoła. Nie wychodziła poza furtę ojcowskiego podwórza, nie przestąpiła progu sąsiadów, nie dała się namówić na odwiedziny na wieczór ani na niedzielę. A była to jesień, pora wczasów, zabaw, swatów i miłostek. Roboty rolne pokończone, zbiory były pomyślne, wieczory długie. Od dworku do dworku wydeptano ścieżki przez ogołocone z owodów sady i zbierano się na gawędy, na przędzenie, na śpiewy, na muzykę. Panna Teofila, skoro zmierzch wynajdowała pilny interes do sąsiadki, przebierała się i z kołowrotkiem pod pachą ulatniała się z domu. Stary Kaur zwykle dawniej szedł na gawędkę do Syrwida lub Józefa Rojskiego. Tej jesieni wynalazł sobie robotę stolarską, robił ramowe ule do swej pasieki i miał wymówkę przed sąsiadami, że bywać przestał. Naprawdę z powodu Magdy nie chciał ludziom pokazywać się na oczy. W kuchni sama Magda spędzała wieczory. Gdy uważyła kolację dla parobka i pastucha, wyprawiała ich spać do stajni, zasiadała do przędzenia. Świerszcze w szczelinach zgrzytały monotonnie, psy czasem zaszczekały, w głębi domu stukał Kaur przy robocie. Ona wyciągała cienkie jak pajęczyna nici, tylko już nie śpiewała jak ongi w leśniczówce. Gdy stary zegar wargowy wyjęczał 8 godzinę, wstawała i podawała ojcu wieczerze. Nakrywała stół, stawiała na nim salaterkę i talerz, kładła chleb i łyżkę, słowa nie rzekszy wysuwała się do kuchni. Stary też się do niej nie odzywał, czekając, by pierwsza zaczęła, upokorzyła się. W niej był ból i żal i uraza i tak oboje zawzięciem milczeli. Pewnego rana Magda ogrzątnęła się z robotami o szarym jeszcze świcie, a gdy panna Teofila wstała, rzekła – no, nie będzie mnie dziś ciociu do samego wieczora. A gdzież ty się wybierasz? Do kościoła pójdę z małym i no, nie wiem, czy ksiądz ochrzci za 3 złote, tyle mam. Jakże tak pójdziesz piechotą, to 3 mile. A gdzież kumy, gadałaś z ojcem, może z tobą pójdzie. Nie gadałam i nie będę, jemu to wstyd i despekt, a mnie to trzeba odbyć. Pójdę. A kumy, prędzej ktoś obcy się zlituje, uproszę. I poszła. Odmówiła nawet, gdy jej panna Teofila chciała dać parę rubli, ofiarowała się sama z ojcem rozmówić. Uparła się, zacięła i poszła.
Nie spotykając jej nigdzie na podwórku, spytał Kaur. Poniosła dziecko do chrztu. Po co ją siostra puściła? Było do mnie odesłać. Gadałam, nie chciała. Szelma, ma hambit jeszcze, choruje, fanaberię stroi. Niech próbuje, niech się zlata na darmo. Przyjmie ją proboszcz jak się należy. W nocy wróciła już Magda. Była śmiertelnie blada i dziko paliły jej się oczy, a usta były zacięte i surowe. No, jakże ci się udało? Spytała ciotka. Wiadomo jak. Warknęła z wściekłością w głosie. Wypędzili mnie jak parszywą. Ksiądz kazał dwóch świadków przyprowadzić, świadectwo z policji i 10 rubli. Za ślub kary powiada i za wywód kary i za dziecko nieślubne kary. Zbeształ mnie od spowiedzi, odpędził, ludziom na pośmiewisko podał. Tak ci wróciłam. A czegoś się lepszego spodziewała? Miał cię pochwalić, podziękować, za przykład podać? Któż cię poszanuje, kiedyś sama się nie poszanowała? Na grzech i srom poszła. Jakby za to kary nie było od Boga i ludzi, to wnet by świat cały piekłem się stał. A komużem ja krzywdę uczyniła albo to dziecko? Ano, niech będzie niechrzczone, a ja przeklęta. 10 rubli nie mam i świadków wodzić nie będę. Od złegoś ducha opętana, czy co? Idź, proś ojca, ukosz się, poproś o ratunek. Słusznie wstyd i karę miała, może i ty u spowiedzi w tym roku jeszcze nie była. Magda nic nie odpowiedziała i od tego dnia stała się jeszcze bardziej ponura, ale do ojca nie poszła, a gderaj murałów i nauk ciotki zdawała się nie słyszeć. Opętana była oczywiście. I przyszło do tego, że wieś o niej i dziecku dostała się do policji i pewnego dnia uradnik zajechał do Kaura i napadł nań, że przechowuje dziecko chłopca nigdzie nie zapisanego. Stary zaraz po jego odjeździe wszedł do kuchni i rozdrażniony krzyknął: zbieraj tego swego bękarta do chrztu. Na to mi zeszło, że muszę swój wstyd obwozić ludziom na pośmiewisko i imię swoje honorowe dawać ulicznemu śmieciu. Ubieraj się zaraz, jedziemy. Magda bez słowa otuliła dziecko i stanęła na ganku, czekając aż konie założą. Kaur sam powoził, usiadła pokornie na brzeszku wózka i ruszyli. Stary sapał ze złości i coś do siebie mruczał. Tak zajechali na plebanie. Kazał jej czekać w sieni, sam poszedł do proboszcza. Zawołano ją po długim oczekiwaniu. Księdza snać Kaur ułagodził, bo spytał tylko: a ojciec dziecka żyje? Może by można wpłynąć na niego, by się z tobą ożenił. Obrazy boskiej by nie było. Chcesz, napiszę za ciebie list do niego. Nie wiem, gdzie on jest i czy żyje, i dokuczać mu nie będę, odparła spokojnie. Następnej niedzieli przyjdziesz do wywodu i do spowiedzi. Dla twego ojca to czynię, że cię sroży i nie ukaże. Życie swe całe powinnaś poświęcić pokucie. Obejrzał się na Kaura. Któż będzie kumem? Ja proszę, ozwał się wesoło stary mieszczanin, który wszedł przed chwilą i witał się z Kaurem i dodał żartobliwie. Oto niech to pan się tyle nie trapi. Ja mam 4 zięciów, same łajdaki. A pan z chłopaka doczeka się wyręki i pociechy. Wspomni pan moje słowo. Milczałbyś i nie gadał takich głupstw i herezji, ofuknął go proboszcz. A stary niepoprawny wziął chłopaka na ręce i dodał: będą mi się konie wiodły za to kumostwo. Jan się nazywa, rzekła Magda. Ksiądz pospiesznie ceremonię odbył. Dzieciak leżał spokojnie, ciekawy patrzył, ani się skrzywił. Wreszcie począł się uśmiechać i sięgać rączkami do wąsu starego. Ten ubawiony ucałował go i oddał matce. Niech się zdrowo chowa, ładna bestia, jako zwykle takie bywają, samosiejki. Może wstąpicie do mojej chaty, panie Kaur? Jakby to nie było, warto przy takiej okazji gardło popłukać. Dziękuję, panie Kozłowski, za waszą usługę chrześcijańską, ale z takiej okazji nieochota się weselić. Innego dnia wstąpię. Kozłowski za chrzest zapłacił i pogadawszy chwilę wyszedł. Magda tymczasem zbliżyła się do zakrystianina i szeptała z nią. Wziął 3 złote, cały jej majątek, obiecał metrykę spisać i w niedzielę jej doręczyć. Wtedy uspokojona cofnęła się do sieni. Wrócili do domu jak przedtem, milczący. Kolejny odcinek za tydzień o tej samej porze. Zapraszamy.